Dzisiaj kolejne takie wyjątkowe wyznanie. Ja mam wrażenie, zresztą tak jak powiedziało jury, że my poznajemy Panią z zupełnie innej strony. Bo ja kojarząc utwory, Pani wykonania, myślę, że Michał się ze mną zgodzi, widział tylko uśmiechniętą twarz wspaniałej piosenkarki. Kolorową kobietę, ale ja dalej jestem kolorową kobietą. Ja wspominałam przy okazji jakichś poważnych wywiadów po prostu. To są dla mnie stare dzieje. Naprawdę. 40 lat temu się wydarzyły i ja o nich potrafię mówić z uśmiechem, ale w tym programie, kiedy jest włączona kamera i sięgasz tak głęboko do swoich wspomnień i przeżyć nie zawsze kolorowych, muszą się polać łzy. To jest jak to, co powiedziałam w Green Roomie, że w tym programie obnażamy się z różnych stron i to jest troszkę jak wizyta u terapeuty. Ja nie mam żadnej traumy związanej z tymi wydarzeniami, natomiast jeśli już kobiety mnie wspierają i mówią, że jestem dla nich inspiracją, to myślę, że to, co mówię o przemocy wobec kobiet i że trzeba się wyzwolić spod ręki kata czy przemocowego faceta, trzeba to zrobić jak najszybciej, nie ma co czekać, że będzie lepiej, że się zmieni. To jest twoje życie tu i teraz i musisz walczyć o siebie zawsze. A kto pani wtedy pomógł bądź podał pomocną dłoń? Pomogli mi przyjaciele i tak się stało, że bardzo szybko wyjechałam do Stanów Zjednoczonych i to było dla mnie chyba najlepszym lekarstwem. No dobrze, to jest piękne, że też jakby pokazuje pani kobietom poprzez swój występ tutaj, wasz występ tutaj, inną drogę i skłania ich właśnie do tak poważnych refleksji. Myślę, że jeśli chociaż jedna kobieta zmieni swoje zdanie wobec faceta, który zachowuje się nieodpowiednio, to ja spełniłam swoje zadanie w tym programie po prostu.